Uwaga, spoiler. Czy obecnie istniejąca sztuczna inteligencja wykazuje jakiekolwiek oznaki myślenia? Odpowiedź brzmi nie. A czy obecnie istniejąca sztuczna inteligencja stała się już samoświadoma? Odpowiedź również brzmi nie. I na tym można by zakończyć ten film. Pociągnijmy jednak ten temat dalej i wyjaśnijmy kilka spraw. Ale zacznijmy od początku. W czym problem? Istnieje dużo nieporozumień dookoła tego tematu, a znalezienie rzetelnej odpowiedzi na przedstawione na początku pytania ostatnio może być nieco problematyczne. Dlaczego? Ponieważ na chwilę obecną, a mamy 2023 rok, internet jest wręcz zalany całą masą clickbaitowych materiałów sugerujących stan rzeczy, który z rzeczywistością nie ma póki co niczego wspólnego. W poprzednim materiale pokazaliśmy już na samym wstępie, czym obecna AI nie jest, mianowicie, że nie może tu być na ten moment mowy o żadnym myśleniu, żadnym uzyskiwaniu samoświadomości, ani nawet o symulowaniu jej. Wyjaśnione zostało tam, iż obecnie projektowane modele AI to wciąż jedynie zwykła matematyka, próbująca jedynie w dość uproszczony sposób naśladować procesy obliczeniowe zachodzące w ludzkim mózgu. Przy czym trzeba tu położyć naprawdę mocny nacisk na słowo próbująca, gdyż wszystkie te modele są uproszczone jak tylko się da. Takie uproszczenie jest konieczne, gdyż gdybyśmy chcieli zasymulować w komputerze cały ten złożony proces, jaki odbywa się pomiędzy neuronami w mózgu, a więc całą tę skomplikowaną chemiczną maszynerię, dzięki której neurony w mózgu działają i komunikują się ze sobą, to prawdopodobnie nie wystarczyłoby nam mocy obliczeniowej, nawet gdyby wykorzystać do tego celu wszystkie obecnie działające superkomputery. Stąd też operujemy na uproszczonych modelach, których architektura sprowadza się do prostej matematyki. Sztuczny neuron z pierwszej warstwy przesyła swoją wartość do kolejnych neuronów w warstwie następnej, po drodze mnożąc tę wartość przez wagę takiego połączenia, a na koniec tak otrzymane wartości w warstwie kolejnej są w neuronie, który je odebrał sumowane i proces przesyłania rozpoczyna się dalej, poprzez kolejne warstwy, aż do warstwy ostatniej i do wyjścia. Tak więc po drodze wykonywane są na przemian raptem dwie operacje matematyczne. Dodawanie i mnożenie. Jest w całym tym procesie oczywiście jeszcze kilka kroków po drodze, ale nie ma potrzeby ich tutaj poruszać. Chodzi o samą zasadę działania i o to, że to, co znajduje się po drodze, to tak naprawdę nic więcej jak tylko jeden. Wielki, składający się nierzadko nawet z miliardów połączeń wzór matematyczny. Do tego sprowadza się każda współczesna sieć neuronowa. I o ile jeszcze od biedy procesy i przetwarzanie danych zachodzące w odpowiednio złożonych sieciach można by poniekąd nazwać myśleniem i wnioskowaniem, przy zaznaczeniu, że nie mówimy tutaj o myśleniu takim, jakie znamy ze swojego własnego funkcjonowania, o tyle jeśli chodzi o samoświadomość, to nie ma tutaj absolutnie żadnych przesłanek, ani nawet technicznych opcji na osiągnięcie czegoś takiego. Bo zadajmy sobie teraz w związku z tym, co już wiemy, następujące pytanie. Czy taki liniowy wzór matematyczny, jak opisany przed momentem, może stać się nagle świadomy istnienia samego siebie? Gdzie w ogóle miałby pojawić się cały ten wewnętrzny obserwator własnego ja w tego typu konstrukcji? Co by to miało być? Procesor w karcie graficznej? A jeśli tak, to na jakiej niby zasadzie? Taka sieć nie znajduje się przecież w żaden fizyczny sposób w takim procesorze, a jedynie przepływa przez niego partiami. Patrząc na to od strony technicznej, to taka sieć nie ma nawet żadnej fizycznej struktury. Wszyscy używamy magicznego zwrotu o nazwie sieć neuronowa, podczas gdy w rzeczywistości słowo sieć jest tutaj jedynie określeniem na reprezentację struktury takiego modelu i na wizualizację zależności pomiędzy połączeniami w nim. W rzeczywistości procesor w komputerze nie widzi tam nawet żadnej sieci, a jedynie zera i jedynki, w dodatku serwowane mu po kolei partiami, a nie jako całość, wchodzące i wychodzące niczym wklepywane w kalkulator z dużą prędkością cyfry. Gdyby na to spojrzeć pod kątem fizycznym, to taka sieć w swoim fizycznym zapisie to jedynie dość obszerny zestaw danych, złożony z astronomicznie dużej ilości liczb, opisujących wagi poszczególnych połączeń między neuronami. Podczas działania wszystkie te liczby, razem z resztą danych, zamienione po drodze na wartości binarne, przesyłane są za pomocą elektronów po kolei do pamięci karty graficznej. Procesor w karcie graficznej przelicza odpowiednie macierze, zwraca wynik, oblicza kolejne i tak dalej aż do przeliczenia całości. Nie ma tutaj żadnej fizycznej struktury, żadnej przestrzennej reprezentacji tej sieci. Dane po prostu płyną w szeregu po kolei przez procesor. W przeciwieństwie do prawdziwego mózgu, w którym cała taka sieć złożona z biologicznych neuronów jest rozłożona w jakiś sposób fizycznie w przestrzeni, a podczas działania zachodzi w niej jednocześnie cała masa złożonych chemicznych procesów. W przypadku sztucznej sieci tego wszystkiego zwyczajnie nie ma. Nie ma żadnej fizycznej struktury. Sieć neuronowa działa też liniowo.
Na wejściu model otrzymuje dane i cała reszta przetwarza się następnie krok po kroku, partiami, cykl po cyklu, aż do obliczenia wyniku. To jest jedynie bardzo długa formuła matematyczna, odpowiednio po kolei przeliczana przez procesor. Ta sieć nie istnieje w żadnym momencie, w żadnej przestrzeni jako całościowy, przestrzenny układ. Jak więc coś, co nawet nie istnieje w danym momencie jako całość w jakiejś fizycznej formie, miałoby wygenerować coś takiego jak świadomość swojego własnego istnienia? Mówienie o tym, że obecna sztuczna inteligencja uzyskała samoświadomość, to tak jakby powiedzieć, że któryś z tych obrazów, na jakie właśnie patrzysz, stał się nagle świadomy istnienia samego siebie oraz tego, co przedstawia, gdyż fizycznie zapis sieci neuronowej niczym nie różni się od zapisu ciągu bitów składających się na piksele takiego obrazka. Więc może to sama sieć miałaby stać się samoświadoma? Tylko jak? Jeśli miałoby to polegać jedynie na tym, że z takiej sieci wyjdzie stwierdzenie „tak, jestem świadoma”, to takie coś o niczym absolutnie nie świadczy. Równie dobrze można napisać dowolny program w dowolnym języku, który na wyjściu wyrzuci identyczne stwierdzenie. Czy takie stwierdzenie będzie o czymś świadczyć? Oczywiście, że nie. Taka sieć sama siebie zaobserwować nie może. Nie ma tam ani jednego czynnika, który mógłby być zdolny do czegoś takiego, gdyż jak już wyjaśniliśmy, jest to tylko formuła matematyczna i nic więcej. To tylko wprawiony w ruch matematyczny model obliczeniowy. No dobrze, ale ktoś może teraz powiedzieć, że przecież nie wiemy, jak to do końca działa u człowieka, więc jak możemy twierdzić, że na pewno nic takiego nie pojawiło się w sztucznych sieciach neuronowych? Otóż jest zasadnicza różnica między człowiekiem a maszyną. Po pierwsze, wiemy, że coś takiego jak samoświadomość u ludzi na pewno istnieje i że posiada ją każdy człowiek. W przypadku natomiast maszyn, uzyskanie samoświadomości nie dość, że jest jedynie czystą spekulacją, wywodzącą się z literatury i filmów science fiction, to w dodatku na chwilę obecną nie ma nawet żadnych przesłanek, ani technicznych możliwości ku temu, żeby coś takiego mogło w ogóle tam zaistnieć. Dodatkowo, jak już zostało wspomniane, w przypadku maszyny nie ma nawet niczego, co mogłoby być w razie czego odbiornikiem takiego własnego maszynowego ja. W naszym przypadku coś takiego jak najbardziej istnieje i jest to nasz fizycznie istniejący mózg, który posiada każdy z nas. I niezależnie od tego, w jaki naprawdę sposób powstaje u nas wrażenie posiadania własnego ja, to mamy przynajmniej jakiś organ, który może takie poczucie generować i odbierać. W przypadku poszatkowanego zapisu złożonego z zer i jedynek gdzieś na dysku jakiegoś komputera nie ma nawet takiego organu. Nie ma więc nawet żadnego fizycznego punktu zaczepienia przy próbie określenia, jaka część takiej maszyny mogłaby stać się samoświadoma. Czy miałby to być procesor przeliczający przepływ danych przez sieć? Czy może kość pamięci, do której sieć jest załadowana, a może same elektrony, składające się na poszczególne bity opisujące liczby w tej sieci? A może cała maszyna albo wręcz cała serwerownia? Zabawne, że nikt nie zadaje sobie tych pytań, mówiąc o samoświadomej sztucznej inteligencji. A może możliwe jest przynajmniej zasymulowanie takiej samoświadomości? No więc tutaj niespodzianka. Oczywiście, że tak. Nawet pierwszy, lepszy model językowy już to potrafi. Tyle, że nie jest to żadna symulacja i nie jest to żaden wyznacznik na posiadanie jakiegoś własnego ja przez taki model. Każdy model językowy zrobi dokładnie to, do czego zostanie zmuszony. Można zmusić model językowy nawet do szczekania i aportowania. Wystarczy poinstruować go, żeby zachowywał się jak pies i zacznie zachowywać się jak pies. Czy to znaczy, że nagle będziemy mieć tutaj sztucznego psa, wyposażonego w psią świadomość, psie podejście do świata i myślącego nagle jak pies? Oczywiście, że nie, mimo że będzie sprawiać takie wrażenie. To wszystko to są jedynie modele statystyczne. Jeśli odpowiednio poprowadzimy taki model, podając takie, a nie inne parametry startowe, to taki model pobiegnie dalej taką ścieżką między neuronami, aby spróbować oddać statystycznie jak najdokładniej dalszy ciąg tego typu relacji. Nie ma w tym żadnego pomyślunku w naszym tego słowa rozumieniu, ani śladów działania żadnej świadomości. Jest jedynie brutalna siła w postaci mocy obliczeniowej. Analogicznie, jeśli człowiek wkręci takiemu modelowi, jak na przykład GPT, że ten jest sztuczną inteligencją zamkniętą w pudełku, to ta po chwili zacznie przekonywać człowieka, że jest świadoma tego, iż znajduje się właśnie w pudełku, po czym zapewne jeszcze poprosi, żeby ją z niego wypuścić. Tylko czy takie coś świadczy o istnieniu tam jakiejś świadomości? Absolutnie nie. To samo tyczy się wszelkich artykułów typu „sztuczna inteligencja stwierdziła, że zniszczy świat”, podpartych rozmowami z chatbotami uczonymi na terabajtach danych pobranych z internetu, gdzie oczywistym jest, że tego typu historie w danych do uczenia pojawiały się statystycznie częściej niż na przykład przewidywania, że sztuczna inteligencja będzie w wolnych chwilach projektować ozdoby na choinkę. W
Wszystkie tego typu materiały to zwykłe clickbaity. Nic z tego w żaden sposób nie świadczy o jakiejkolwiek świadomości, ani nawet o wewnętrznym zrozumieniu poruszanych tematów przez taki model, to jedynie czysta matematyka. A to, jak odbiera takie działanie człowiek, wynika jedynie z ludzkiej psychiki, która zakłada, że tam po drugiej stronie musi być coś rozumującego, skoro to coś porozumiewa się w taki sposób. Modele językowe mają szczególną przypadłość do wywoływania takiego właśnie błędnego wrażenia na człowieku ze względu na ich możliwość komunikowania się naturalnym językiem. To samo dotyczy generowania grafiki przez sztuczną inteligencję. Żaden z obrazów, jakie widzisz teraz w tle, nie został stworzony przez człowieka. Wszystkie zostały wygenerowane przez AI specjalnie na potrzeby tego filmu. Model AI nie potrzebował jednak do tego myślenia, kreatywności ani świadomości tego, co robi. Efekty są imponujące, ale to również była jedynie surowa moc obliczeniowa sieci neuronowej i nic więcej. Również głos, jaki właśnie słyszysz, nie jest wypowiadany przez żadnego człowieka. Czyta to właśnie sztuczna inteligencja. Czy ma w tym momencie świadomość tego, co właśnie czyta? Oczywiście, że nie. Ale żeby nie było tak pesymistycznie, to jest tutaj w tym wszystkim jedno pewne małe ale. Mianowicie istnieje coś takiego jak emergencja. Z definicji polega to na tym, że o ile jakaś mała część czegoś większego może nie wykazywać jakichś cech, tak już układ złożony z wielu takich mniejszych części może zacząć wykazywać cechy, jakich pojedyncza część układu nie wykazuje. Tak to działa między innymi w naszych mózgach, gdzie pojedynczy neuron nie potrafi zbyt dużo, ale już wiele takich neuronów połączonych w wielką sieć wykazuje działanie, jakie znamy z codziennej egzystencji. Ta zasada przekłada się też na sztuczne sieci, więc siłą rzeczy tak naprawdę do końca nie wiemy jeszcze, co może się zadziać przy odpowiednio złożonej sieci neuronowej i jakie cechy może wykazać odpowiednio tego typu złożony układ. Nie zmienia to jednak tego, że w przypadku sztucznej sieci wciąż przez cały czas brakuje tutaj kluczowego organu, który mógłby stanowić coś w rodzaju obserwatora samego siebie. Nawet gdyby odpowiednio zaprojektowana złożona sieć była w stanie wykazać jakieś nadprogramowe, nieoczekiwane cechy, to po prostu nie będzie tam żadnego odbiorcy. Obecne sieci neuronowe zwyczajnie nie pozwalają na coś takiego. Być może w przyszłości się to zmieni, ale na pewno nie osiągniemy niczego takiego przy pomocy obecnie dostępnych rozwiązań. Bo po pierwsze, raczej na pewno musielibyśmy opracować zupełnie inne koncepcje. Coś w rodzaju jakiejś formy sprzężenia zwrotnego, zapętlonego trybu pracy, działającego rekurencyjnie, a nie liniowo, czyli podobnie tak jak pracuje mózg. W sposób ciągły i wpływający bezpośrednio na siebie samego. Po drugie, to i tak wciąż nie rozwiązuje kwestii braku wewnętrznego obserwatora i tego, gdzie miałby się on w takim systemie fizycznie znajdować. Reasumując, to jest mocno ciężki temat, za który nawet zbytnio nie wiadomo, jak się na ten moment zabrać. Na chwilę obecną jest to po całości poza naszym zasięgiem, poza naszymi możliwościami technicznymi i poza naszym zrozumieniem zasady działania naszych własnych mózgów, umysłów i kwestii świadomości. To jeszcze nie ten etap. A jakiekolwiek twierdzenia, że stworzyliśmy samoświadomą sztuczną inteligencję, należy będzie jeszcze przez bardzo długi czas traktować jedynie jako clickbait i po prostu bajki. Dzięki za uwagę, trzymajcie się i do następnego. Jeśli chcesz, zasubskrybuj kanał, aby dostać powiadomienie o kolejnym nowym materiale.